Witam, X Grosz z tej strony. Mamy 4 kwietnia, poniedziałek. Kilka nowych features pojawiło się tutaj na PulseX. Omówimy sobie to i dla wszystkich tych, co pytają non stop, czy już była kopia sieci Ethereum. Odpowiadam, mamy 4 kwietnia, kopii sieci jeszcze nie było. Dowiemy się przed kopią sieci. Dosłownie dostaniemy może kilkanaście godzin przed informację, że będzie kopia sieci. Gdzie się wtedy o tym dowiedzieć? Obserwujcie mnie na Telegramie, obserwujcie mnie na Twitterze, tutaj na YouTube i definitywnie, jak tylko ta informacja wyjdzie, od razu damy sobie znać. Ale zanim przejdziemy do tych tematów i omówienia tych nowych featuresów, jest jedna rzecz, którą chciałem powiedzieć Wam na samym początku, i to jest coś, co wyczytałem w komentarzach. Adrian napisał, że 10x jest super, 100x daje mieszkanie, 500x zmienia życie. Zacytuję klasyka, właściwie klasyka, którego większość z Was prawdopodobnie rozpozna, tylko trochę przerobię jego e, cytat: W Twoim interesie jest Twój interes. To bym powiedział e, wszystkim. A więc e, nieważne banki, doradcy finansowi, e, sprzedawcy marzeń i tak Musimy wszystko to rozróżniać i zdecydować, że w Twoim interesie jest Twój interes. Powiem jeszcze więcej. Większość ludzi e, traci ogromną ilość czasu i energii na przerabianie e, rzeczy, nad którymi nie mają w ogóle żadnej kontroli, a więc przerabianie w głowie, tracenie nad tym czasu, a więc e, rajcowanie się tym, nad czym absolutnie nie mają kontroli, i mówię tutaj o tym, co dzieje się w świecie, co dzieje się we wiadomościach. Oczywiście, trzeba o tym wiedzieć, trzeba mieć swoje zdanie, trzeba być swoim e, własnym tak zwanym prepersem, jeżeli chodzi o te wszystkie wydarzenia i mieć swój plan finansowym prepersem, życiowym prepersem tutaj ja się z tym zgadzam, ale tracenie zbyt wiele energii na przerabianie tego. I walczenie między sobą o opinię, którą wypracowujemy sobie ze szczebla, punktu widzenia świata, takiego na jakim jesteśmy, a to nie ma sensu. A wracając tutaj do Adriana i tego, co mówi, to powiem Wam jeszcze coś. Jest jedna ciekawostka, którą, którą wiele ludzi jakby nie zauważa lub pomija. Posłuchajcie. 20 zł na godzinę to jest prawdopodobnie coś, co, co jest w stanie tutaj każdy każdy osiągnąć. 20 zł zarobić na godzinę. Plus minus, ok? Kurczę, mój koleś, co kosi mi trawę, zarabia 20 zł na godzinę u mnie i, 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 i jeszcze na dodatek trzeba gościa zatankować, co najmniej czteropakiem. Ale Patrzmy na to, co. napisał Adrian. A więc, przypuszczalnie, takie 2000 złotych to naprawdę jest w zasięgu ręki dosłownie każdego. Nieważne jak, gdzie, jest każdy w stanie zarobić to 2000. I teraz 2000 razy 10 to daje 20 tysięcy. To już jest coś. Teraz razy 10. To jest właściwie coś, co jest oczekiwane w świecie krypto. To nie jest nic niespotykanego. To jest coś, co jest właściwie normalne w świecie krypto. Teraz 2000 razy 100 daje 200 tysięcy. A, a, a razy 100 to nie jest coś, co się nie wydarza w świecie krypto. To już jest coś, coś takiego, co. A, tu widzieliśmy, że coś zrobiło razy 100, tu widzieliśmy, że coś robiło razy 100. To już jest coś, coś, co się wydarza, coś, co można złapać w świecie krypto. Razy tysiąc? No, cięższa sprawa. Ale teraz, już nie mówię razy 10 tysięcy, jak Hex zrobił. Ale mm, powiem wam coś takiego. Więc jeżeli zaczynamy w świecie krypto i zaczynamy, Skupiać swoją uwagę na tym właściwie razy 10, razy 100, razy 1000. I nawet nieważne z jakim kapitałem startujemy, jesteśmy w stanie, jesteśmy w stanie absolutnie, jeżeli skierujemy swój fokus w odpowiednią stronę i pozostawimy całe to łajno informacji niepotrzebnych z tyłu, poświęcimy mu. Zero czasu, a sfokusujemy się tylko i wyłącznie na tym, co jesteśmy w stanie kontrolować, to nagle może okazać się, że będziemy w zupełnie innym miejscu. W ogóle jestem w tej chwili na tych komentarzach do sprawdzenia, i e, widzicie, tutaj wpadają komentarze, które mają różnego rodzaju znaki lub linki. Ja nie jestem w stanie sprawdzać tych wszystkich linków, dlatego po prostu one tutaj lądują a bird jeżeli dajecie takie oto znaczki to też to też one są potem e, wywalane a kamikadze raga bica playlisty okay, widzicie jeżeli coś mam takiego połączy to również ląduje tutaj do sprawdzenia i potem ja ja musiałbym to wszystko sprawdzać więc tak to wygląda a, więc zastanówcie się na tym zastanówcie się na tym co mówiłem Nieważne w jakim miejscu jesteście. Wiem, że większość z nas jest tutaj dorosłych ludzi, ale na wszystkich 3300 33 subskrybentów znajduje się spora liczba osób młodych, spora liczba osób, które niekoniecznie mają gotówki takiej ilości jak człowiek, który już pracował nad tym przez jakiś czas, i myślą, że nie ma sensu w to wchodzić, nie ma sensu inwestować, nie ma sensu się bawić, są niecierpliwi. Słuchajcie, spokojnie. Cierpliwość i fokus na dany punkt daje rezultaty. RAZY 10, RAZY 100 to jest coś, co w świecie krypto jest absolutnie do osiągnięcia. I jakbyśmy popatrzyli, nawet kiedy mówiliśmy Chwilę czasu trzeba zaczekać jakbyśmy zaczekali chwilę czasu z Bitcoinem. Rok 2 mamy razy 10. Jakbyśmy zaczekali z Ethereum, mamy tutaj ponad razy 20. E, i, i jeżeli byśmy zaczekali, nawet jeżeli byśmy nawet z XRP czekali, to razy 5 się zdążyło zrobić. Ale gdybyśmy popatrzyli o tym, co mówiliśmy kiedyś e, o Cardano, czy mówiliśmy o, 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 o innych tokenach, to nawet to dało nam zrobić. No już nie tutaj inne. inne projekty, to to dało nam zrobić razy 100, bez problemu. HEX nawet po tej wielkiej korekcie w tej chwili ciągle jest 300 tysięcy procent do góry od startu, więc był milion, jest 300 tysięcy, uff. Więc e, zastanówcie się nad tym, nad czym i gdzie idzie energia, czy czasami nie idzie w gwizdek, para w gwizdek. Dobra, a teraz skupmy się na tym, co się dzieje w naszej sieci, ponieważ wiele osób pyta się właściwie, e, czy sieć już wystartowała, czy snapshot na ERC był już zrobiony. E, numer jeden. Snapshot jeszcze nie był zrobiony. Tak jak powiedziałem, snapshot będzie zrobiony i dostaniemy e, wiadomość na chwilę przed, dlatego mam nadzieję, że. E, Trzymacie rękę na pulsie, obserwujecie, że przygotowywujecie się, a więc wasze tokeny, które są gdzieś na giełdach, będą w Waszym posiadaniu, na waszych portfelach, tak, aby później skorzystać z kopii tych tokenów, szczególnie takich, na których powiedzmy, jest sens i będzie możliwość zrobienia czegokolwiek, ale nawet inne tokeny. I teraz wróćmy do, do tego, co będzie, co się wydarzy. W momencie, kiedy wydarzy się kopia, to tak jak mówiłem, na tych wszystkich farmach tutaj pojawi się więcej i więcej i więcej par, które będą, które będą tutaj, do których będzie można dostarczać płynność lub które będzie można dosłownie, będzie można tradeować, ponieważ gdy będziemy mieli Pulse X, nagle zobaczymy, możemy tradeować tutaj, mamy, będziemy mieli tokena przypuszczalnie HEX, DAI, będziemy mieli inne tokeny, które tutaj będą, tam się pojawiają tokeny jakieś, wiecie, na pewno Hedrony, Kiry i te inne, nawet tokeny, których nie znamy, plus tokeny, które mamy w tej chwili, będą skopiowane tutaj i owszem, większość z nich prawdopodobnie nie będzie miała żadnego, żadne, żadnej, żadnej em, wartości lub nawet nie złapie po dłuższym czasie żadnej wartości na sieci e, PULS, ale niektóre z nich Będą miały swój własny, odżyją, będą miały swoje własne nowe życie tutaj. I tutaj przechodzimy do momentu, kiedy czy jaki sens i tak dalej, ale o tym dzisiaj nie będziemy rozmawiać. Porozmawiamy o nowych featuresach, które pojawiły się na Pulse Xie. I to było bardzo ciekawe, ponieważ wiele osób było bardzo, bardzo rozczarowanych tym, kiedy dowiedziało się, że funkcja skupuj i pal. Puls X, -y, ponieważ musimy wiedzieć, że puls X jest tokenem deflacyjnym. Tyle, ile wystartuje puls X, tyle wystartuje, a następnie tych puls X tylko i wyłącznie może być mniej. Jedną z funkcji, która była najbardziej e, przez wszystkich obserwowana i która wszystkich ciekawiła, jest funkcja, gdzie właściwie, gdy mamy wszystkie te opłaty tutaj z handlu na m, tym deksie Pulse i te opłaty, część z nich trafia do dostawców płynności, a część idzie do tak zwanego bota, miało iść do tak zwanego bota, który będzie skupował z rynku za wszystkie te prowizje, które zarabia giełda, będzie skupował część tych prowizji. Będzie skupował puls X -y i będzie je palił. Ale okazało się, że jest to nie do zrobienia i ta funkcja automatycznego skupowania puls x i palenia została. Zostanie zmieniona i wiele osób tutaj było rozczarowanych tym, że a to jednak nie będzie automatyczne, więc a, jak to będzie działało? Okazuje się, że można zrobić jeszcze lepiej. I zobaczcie tutaj. W tym momencie jesteśmy na tym e, testnecie i mamy tutaj funkcję burn, buy and burn, a więc mamy tutaj różnego rodzaju pary i tak jak widzicie, puls X do hexa, hex heks do USDC, Kira do pulsa tutaj mamy jakiś mint do pulsa, mamy dai do USDC, bla bla bla. I tutaj wyobraźmy sobie teraz ile ludzi będzie w jaki sposób e, tradeowało. Nieważne czym będzie tradeowało, to te tokeny, te opłaty będą tutaj się kumulowały. I co wtedy? I wtedy każdy z nas, każdy z was nie tylko będzie mógł odpalić tą funkcję tak jak tutaj napisałem burn, ale jeszcze na tej funkcji zarobić. W jaki sposób? Zobaczcie, tutaj są opłaty. Co robisz? Zaznaczasz i tutaj Ci pokazuję. Jeżeli weźmiesz w tej chwili, spalisz te tokeny, to co się okaże? Że zarobisz na tym 1.35 Pulse X, czyli 1 dolara w momencie, kiedy naciśniesz funkcję burn. Czyli tak naprawdę to jest następna jakby, następne miejsce, gdzie właściwie za darmo bo palenie tych tokenów to będzie, nie będzie kosztowało nic. Ja tutaj w ogóle nawet na portfelu nie mam żadnych, nie mam żadnych tokenów, więc nie mogę tego spalić. Ale gdybyśmy tak popatrzyli, to zobaczcie sobie. Spalenie tego będzie kosztowało jedną tysięczną pulse chaina, a zarabiamy, czyli prawie zero, a zarabiamy dolara. Czyli krótko mówiąc, na ciśnięcie tego guzika ktoś zarobi dolara. Bum. od tak. I na, tym, I na tym nagle okazuje się, że nie tylko przekuło, przekuło się coś, co wywołało jakby rozczarowanie, przekuło się w dodatkową formę zarobku dla całej społeczności, to jeszcze na dodatek będzie cały czas będą ludzie pilnować, aby nie tylko zarabiać, ale palić te tokeny. A palenie tokenów to znaczy skupowanie z rynku Puls X i palenie. Wracamy do tego, co powiedział tutaj kolega, że razy 500, razy 10, razy 100 definitywnie jest możliwe. Tutaj, tutaj będzie naprawdę ciekawa rozgrywka z tym Puls X. I tak jak większość spekuluje i na przykład, większość spekuluje, że Puls X, i ja też tak spekuluję, że Puls X może naprawdę na początku wyskoczyć z większym zwrotem z inwestycji, jeżeli możemy to nazwać zwrot inwestycji, ale jeżeli jakby nie było, ciągle jest to jakiś zwrot z inwestycji, bo nasza inwestycja to było 1 dolar, 10 tysięcy puls x -ów. A więc krótko mówiąc, mamy 3 zera i jedynkę. Czyli w tym momencie, patrząc na to, to mamy zwrot razy 8. Oczywiście to jest testne. więc to jeszcze, to jeszcze nic nie mówi. Nawet nie wiadomo, czy tak będzie. Zobaczymy po starcie. Ale ilość palonych tokenów, zobaczcie, 10 Miliardów pulsiksów spalonych. Właśnie w taki oto sposób przez społecze, społeczność. Więc, funkcja palenia. Funkcja palenia jest dostępna dla społeczności i społeczność może na tym zarabiać. Piękna sprawa. Następna rzecz. Uh, voting. Wiele osób się pyta, o do czego będą w ogóle jeszcze służyć pulsiksy, jaka jest użyteczność tego, bla, bla, bla. Słuchajcie, no. Pulsiksy służą, to ja mówiłem kiedyś i, i, i powtórzę to raz jeszcze: w ogóle krypto służy do tego, aby zarobić na nim, prawda? To, że ma być, wiecie, poza zasięgiem cudzych rąk i nie mamy pośredników pomiędzy sobą a swoją wartością, to jest raz, ale każdy patrzy na jedno: ile mogę zarobić na tym, ile mogę powiększyć swój wkład, jak mogę wyskoczyć ponad przeciętność. Więc to jest raz. Ale gdybyśmy szukali, gdzie i jak i w jaki sposób, co jeszcze możemy z tym robić, to będzie to, jest to funkcja głosowania. A więc tutaj, w tym miejscu, czy to core developerzy będą wstawiać swoje propozycje, w którą stronę i jak ma się rozwijać sieć, czy też Pulse X, i Społeczność będzie mogła głosować. W jaki sposób? Tutaj, akurat, core nie mają nic wrzuconego, ale gdy wejdziemy, na, gdy wejdziemy na społeczność, to społeczność ma tutaj różnego rodzaju propozycje i wiem, i to są takie śmieszne w tej chwili żarty sobie tutaj wszyscy robią, i nie znaczy to, że nie będą dalej robili żartów. Każdy może zrobić sobie tutaj propozycje, jak na przykład, jak na przykład, nie wiem. O, za sponsorowanie filmu GoGo Eddy. No i dobra, cokolwiek to znaczy. Nam GoGo Go kojarzy się z czymś innym. Dobra, ale wracając do tematu. A więc społeczność może wrzucać tu swoje propozycje. Każdy może wrzucić tu swoją propozycję. Ja, ty również możemy wrzucić tu swoją propozycję. I teraz make a proposal. OK, tutaj wrzucamy tytuł, wrzucamy propozycję, dajemy podgłosowanie i bum i mamy tutaj swoją propozycję. A i gdy już jest tutaj propozycja, to wtedy wskakujemy i możemy na przykład przejść na voting, przeczytać, o czym ta propozycja jest i postanowić tutaj wrzucić swój głos, cast a vote i zagłosować. I głosujemy i teraz ten głos będzie tak ciężki, albo ważność tego głosu będzie tak wielka, jak wielkość naszego portfela. Inaczej mówiąc, im więcej masz puls Xów, e, tym twój głos będzie e, cięższy w decyzji nad tym, e, nad tym, co się, co się będzie działo. Zobaczmy, czy tutaj mamy jakiś przykład głosowania. Ok, tutaj jest przykład głosowania i tutaj mamy, na przykład, portfele z jakim Ciężarem głosują, i tutaj na przykład widzimy, że odpowiedzi w tej chwili, że 65% czyli tyle tokenów głosuje za tym, żeby to i to. Tutaj możemy sobie nacisnąć, sprawdzić sobie, co to za portfel głosuje na to i. I coś w tym stylu. Ja sobie to wyobrażam tak, że i to jest, i znowu, tutaj powiem coś, co znowu niektórych może zbulwersować, ale powiem tak. W momencie, kiedy ktoś ma większość tokenów w danym systemie, oczywiście ma jakby najcięższy głos i może przegłosować wszystko. Więc owszem, możemy patrzeć tutaj, jeżeli chodzi o core developerów, co będą proponować i w jaki sposób będą proponować, ale wiemy dokładnie, kto ma najcięższy głos. Jeżeli chodzi o przeforsowanie jakiegoś ważnej, ważnej rzeczy w głosowaniu, ale wiecie co? To nie jest żadna nowość, bo, bo w większości tego typu, w większości tego typu zdecentralizowanych systemów, Dalej, wszystko opiera się na tym, kto ma najcięższy głos, a w większości, w większości jest tak, że najcięższy głos ma, mają twórcy. Więc tutaj nic nowego, nic nowego. Nieważne, co weźmiecie na swój tapet, znajdziecie, że e, tak naprawdę to społeczność, owszem, gdzieś tam się udziela i głosuje, ale nasze głosy to jest tak, tak bym powiedział, Coś, nad czym, na, na co można by, mo, może ktoś zwraca uwagę, gdzie i jak społecze, społeczność reaguje i może bierze to pod uwagę, ale decydujące głosy wiadomo, gdzie są. Więc nie podniecałbym się tym bardziej, bardzo specjalnie, ale e, czasami, gdy tak powiem, ludzie ostudzą tutaj swoje zapędy w robieniu głupich żartów, może gdzieś coś ciekawego e, się wydarzyć, wypłynąć. Tak czy inaczej, nas bardziej prawdopodobnie tutaj będzie interesowało burn, funkcja, czyli palenia tokenów. O, zobaczcie, już ktoś spalił te tokeny. Widzicie? Już, te, już tego nie ma. Już ktoś spalił i tego dolara sobie zwinął, ponieważ już nie ma tych tutaj nagród. Więc tak to, tak to będzie wyglądało. Też może to tak wyglądać, że jeżeli. Ktoś robi jakąś większą transakcję albo coś i nagle wpadają jakieś większe prowizje, to od razu przejdzie do, do, do tego miejsca, gdzie tutaj może spalić te prowizje i jeszcze zarobi na tym, że te prowizje sobie jeszcze zwinie do portfela. To będzie, to będzie tak czy inaczej. Ta funkcja jest czymś, co została przerobiona na coś, co właściwie daje społeczności następną jakby dodatkową formę zarabiania w tym naszym ekosystemie PulseChain'a. Więc to by, było, to by było tyle na dziś. Definitywnie wszyscy tutaj czekamy na start sieci PulseChain z tego co ostatnio słyszałem, to wszystko co jest do zrobienia to jest tylko i wyłącznie upewnienie się, że wszystkie Ilości przyznanych tokenów są przyznane. Najcięższe jest w tej chwili, z tego co Rysiek mówił, to jest najcięższe jest w tej chwili e, ogarnąć wszystkie różnego rodzaju sieci tokeny, które mają absolutnie niską płynność i upłynnić je i przyznać te ilości tym, co poświęcali z tych dziwnych adresów i dziwne tokeny, co ciągle się, co ciągle się dzieje. A więc to jest coś, nad czym pracują w tej chwili i próbują to dokończyć. A drugą rzeczą, nad czym jeszcze pracują, ale niekoniecznie mówi, że skończą, nie przeszkadza im to, mogą wystartować bez dokończenia tego, to jest to, aby Automated Money Maker Bot, automated money maker, ten bot, który bierze płynność z tych wszystkich deksów z sieci Ethereum i wszystko umieszcza w Pulse Xie, nie ma ogarniętego V3 z, 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 z V3 z Ethereum, czyli Uniswapa, i tutaj jeszcze nad tym pracowali. i, i, i Coś gdzieś tutaj są jakieś, jakieś opóźnienia, ale mówi, że a niekoniecznie w końcu tą płynność muszą stamtąd zwinąć. Najwyżej po starcie sieci okaże się, że kilku lub kilkunastu arbitrażowych cwaniaków będzie mogło tutaj wykorzystać to i trochę na tym zarobić, co też nie jest nic złego. O oh well, tak to mówią. Więc e, wydaje się, że start sieci Pulse jest bardzo, 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 bardzo blisko i właściwie e, tylko i wyłącznie upewnienie się, ponieważ gdy tak popatrzymy na to, co się dzieje, gdy popatrzymy na, e, na, na sieć, jak, jak działa e, sieć. I, I co się dzieje, info. I, I w jaki sposób to wszystko, wszystko hula, gdy przejdziemy na, na sieć i zobaczymy, w jaki sposób bloki płyną, i, i, i w ogóle to, to okazuje się, że, że tak naprawdę już nie ma, nie ma specjalnie nic do zrobienia. Wystarczy po prostu tylko i wyłącznie, tylko i wyłącznie wystartować, więc. Więc. Miejmy nadzieję, że kwiecień będzie tym miesiącem, gdzie Pulse Chain wystartuje, a następnie będziemy po prostu na bieżąco sobie obserwować, co się dzieje, jak się dzieje, co zostało skopiowane, co y, po otwarciu mostu, co uzyskuje wartość. Tutaj właśnie jeszcze y, nie, nie omówiliśmy sobie tego mostu, który będzie w momencie startu, y, startu sieci Pulse X'a, gdzie będziemy mogli, mogli dosłownie sobie przenieść wartość z sieci Ethereum na PulseChaina i tutaj e, właściwie tradeować to będzie też e, bardzo bardzo e, ciekawe jak ile i co zostanie tutaj e, ustalone, co przeniesione, co ludzie będą wymieniać. E, więc dlatego kiedy mówiłem, że jest to jedno z największych wydarzeń w świecie krypto w, na początku tego roku to wydaje mi się, że jest i e, nie chodzi tutaj o. Tutaj znowu apel do wszystkich moich subskrybentów, e, którzy są naprawdę zapalonymi e, tutaj e, w tym świecie i, i czekają na, na, ten, na ten start sieci. Słuchajcie, nie molestujmy e, wszystkich, e, którzy, którzy, którzy na przykład jeszcze o tej sieci nie wiedzą lub którzy wiedzą, a postanowili, że na razie sobie odpuszczą i będą z boku obserwować, nie molestujmy ich e, e, niczym, ponieważ, słuchajcie, najlepszym, e, najlepszym, najlepszym, jakby e, najlepszym, jakby sposobem na to, żeby powstrzymać się przed molestowaniem kogoś, o, dlaczego tutaj nic o sieci X, dlaczego tutaj nic o sieci Pulse X nie mówimy, dlaczego tutaj to, dlaczego tak, posłuchajcie, najlepszym sposobem jest tak, Spójrzcie na własny portfel. I ten właśnie, gdzie macie puls X puls I w tym momencie stan ilości puls X, puls Chainów, który będzie Wam przyznany na starcie, powinien uspokoić Was i powiedzieć wam, no, tak naprawdę to. poprawić humor i tak naprawdę to nie musisz do nikogo się w żaden sposób agresywny odzywać. Jest To nie zmienia stanu portfela. A sieć i postarcie sieci, czy ten DEX, Pulse X, będzie działał w odpowiedni sposób, obroni się sam. I tak jak widzimy, sieci, które e, mają mniejszy nawet... E, e, Miały mniejszy potencjał na starcie. Nagle okazują się, że łapią swoją wartość i, i, i robią, robią dobrą robotę dla inwestorów, którzy wcześniej w tą sieć zainwestowali. Jeżeli zainwestowałeś w tą sieć wystarczająco wcześnie, to nie musisz się, nie musisz się że tak powiem nie musisz być agresywny do wszystkich tych, co, co jeszcze o tej sieci nie wiedzą lub jeszcze. O tej sieci nie zdecydowali co i w jaki sposób się mają do niej ustosunkować. Um. Jeszcze jedna rzecz chciałem powiedzieć na sam koniec. Um. Tera USDT, ok, gdzie tu są te komentarze? Ktoś mi tutaj fajny komentarz rzucił, tylko nie wiem, czy go teraz na szybko znajdę. Um. Ktoś mi wrzucił komentarz właśnie o Terra USDT, abym zrobił sobie research na ten temat i e, owszem, ok jest. A, Witaj X Stablecoin Stable Coin Terry, UST a, nie będzie oparty na Bitcoinie, rezerwa Bitcoina, którą mam wydać ta celownica, no, służyła do zabezpieczenia UST przynajmniej w poniżej. Polecam filmik. Który mm, dokładnie tłumaczy? ok Jest e, jedna rzecz, co mnie zaciekawiła: to jest to, że gdyby okazało się, że e, decentralizacja i e, censorship resistance tego stablecoina jest e, naprawdę e, konkretny, to. E, Byłby to jeden z lepszych stablecoinów, jeżeli chodzi o, o krypto. Więc muszę po prostu nadrobić ten temat. Nie da rady wszystko zrobić w tym samym czasie, więc okej. Okay, dzięki. Dlatego, jeżeli coś, jeżeli o czymś mówię, zawsze to powtarzam. Każdy ma swój własny rozum i, i sprawdzamy. I jeżeli coś mówię z przekonaniem i, 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 i jeżeli coś. W coś wchodzę, to, to wtedy znaczy, że głęboko w to zainwestowałem trochę czasu i już wiem o czym mówię, ale jeżeli coś po prostu w czasie mojego wywodu całego powiem od tak, to nie znaczy, że mm, będę się przy tym upierał, jeżeli to nie jest, nie jest tak, jak jest. Więc, okej, okay, dla wszystkich tych, co śledzą temat Tery i Tery UST, e, nadrobię, nadrobię tą lekcję. Nie ma problemu. Dobra, tyle na dziś, dzięki wielkie, trzymajcie się, cześć.